Mieszkańcy konińskiego osiedla Niesłusz nie mogą doprosić się od miasta ustawienia przy drodze krajowej nr 25 fotoradarów. Mówią, że kierowcy nagminnie łamią przepisy, przez co dochodzi do wypadków. By zmusić ich do zdjęcia nogi z gazu, mieszkańcy ustawili przy drodze budki lęgowe dla ptaków i zupełnie przez przypadek do złudzenia przypominają fotoradary. Urszula Łaszyńska. Ulica Przemysłowa w Koninie. Niedawno wyremontowana i, jak twierdzi policja, bezpieczna. Zupełnie inne zdanie o bezpieczeństwie w tym miejscu mają mieszkańcy. Szczególnie ci, którzy mają dzieci. Bardzo się boimy o bezpieczeństwo. No, staramy się po prostu, chodząc chodnikiem, uczyć go, że ma iść po prostu przy płocie, nie od krawężnika czy tego, no bo no jest straszne niebezpieczeństwo. Kierowcy po prostu jeżdżą, niektórzy naprawdę pozostawiają wiele do życzenia. I właśnie dlatego osoby mieszkające przy tej ruchliwej drodze od kilku lat walczą z władzami miasta o ustawienie tu fotoradarów. Podczas wizyt przedstawicieli władz na terenie osiedla Niesłusz otrzymywaliśmy zapewnienia, że zostanie zainstalowany w tym miejscu fotoradar. Chodziło o większe bezpieczeństwo pieszych, o to, aby można było bezpiecznie przekraczać tą ulicę w drodze chociażby do szkoły czy do pracy. Gdy wszystkie prośby poszły na marne i fotoradar nadal się nie pojawił, mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i ustawić na prywatnych posesjach budki lęgowe dla ptaków. Patyczek ma służyć do siedzenia. Jesteśmy przekonani, że ptak musi też odpocząć. Otwór jest po to, żeby było można dostać się do wnętrza tej budki. A spodobał nam się ten wzór, ten kształt i postanowiliśmy pomalować te budki na kolor szary i zamontować przy ulicy. I nawet nóżki do złudzenia przypominają te z prawdziwych fotoradarów. Te urządzenia mieszkańcy ustawili wczoraj i twierdzą, że już po jednym dniu widać rezultaty. Odkąd pojawiły się właśnie tutaj te atrapy, że tak można powiedzieć, to po prostu kierowcy zwalniają troszeczkę, ale myślę, że to będzie trwało bardzo krótko, ponieważ kierowcy się potrafią porozumiewać. Pomysłu nie popierają władze miasta. Wiceprezydent Konina jest nim zdumiony. Twierdzi nawet, że to nieodpowiedzialne. Ktoś bardzo boleśnie może odczuć skutki swojej głupoty na swojej skórze. Ale jeszcze bardziej się boję, że ktoś postronnie odniesie takie skutki. Proszę zwrócić uwagę, kierowca obcy przyjeżdżający do Konina nagle widzi coś, co przypomina radar. Gwałtownie hamuje. Co się może zdarzyć w samochodzie, który jedzie za nim? Policja natomiast podkreśla, że miejsca, w których mierzona jest prędkość, muszą być specjalnie oznakowane. Czy jednak ptasia budka jest fotoradarem? Jeżeli urządzenia, budki takie, stanęłyby w pasie drogowym, ich właściciel jak najbardziej wymagałby pozwolenia tutaj zarządcy drogi na ustawienie w pasie drogowym. Natomiast jeżeli one znajdują się na terenie prywatnym, ogrodzonym, nie zasłaniają widoczności drogi, policja nie może ingerować w taką sytuację. Ingerować z pewnością będzie wiceprezydent Konina. Podkreśla, że nie pozostawi sprawy bez echa. Dzisiaj zaraz wyślij kolegów z Wydziału Drogownictwa, zobaczymy jak to wygląda i wyślij inspektora nadzoru budowlanego do pełnej egzekucji. Dla mieszkańców jednak przestrogi nie są straszne i liczą oni jedynie na jedno, że atrapy mierników prędkości wywołają odruch u kierowców i będą zwalniać, ilekroć zobaczą szarą skrzynkę przy drodze, a przy okazji uda się pomóc ptakom. Urszula Łaszyńska, Teleskop. Oryginalny pomysł.